Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w czwartek, 24 czerwca. Dzisiaj uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to pierwszy rozdział, wersety od 50 do 6. Później jest pominięcie modlitwy tak zwanej Benedictus, modlitwy, którą Zachariasz wypowiada, i na koniec jeszcze będzie werset 80, podsumowujący to całe piękne wydarzenie cudownych narodzin świętego Jana Chrzciciela. A więc posłuchajmy. Przyszedł dla Eliszewy czas narodzin dziecka i urodziła syna. Jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, jaką dobroć okazał jej Adonai, i radowali się wraz z nią. Ósmego dnia przyszli, aby dokonać berit mili dziecka. Już mieli nadać mu imię Zacharia po ojcu, gdy jego matka odezwała się i rzekła: nie, ma mieć na imię Johanan. Powiedzieli jej: żaden z twoich krewnych nie nosi tego imienia. I dawali znaki jego ojcu, aby się dowiedzieć, jakie imię on chce mu nadać. Pokazał, aby mu podano tabliczkę do pisania, i ku zaskoczeniu wszystkich napisał: ma na imię Johanan. W tym momencie wróciła mu mowa, a jego pierwszymi słowami była: bracha dla Boga. Wszystkich ich sąsiadów zdjął strach. I rozprawiano o tym wszystkim po całej górzystej okolicy Judy. Każdy, kto o tym usłyszał, mówił sobie: kim zostanie to dziecko? Bo najwyraźniej była nad nim ręka Adonai. Dziecko rosło i stawało się mocne duchem, a mieszkało na pustyni, aż przyszedł czas, aby publicznie pokazać się Izraelowi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, narodziny świętego Jana Chrzciciela i śmierć świętego Jana Chrzciciela to są dwa święta, w których wspominamy człowieka dwa razy. Jego narodziny i jego śmierć, śmierć męczeńską świętego Jana. Więc to wyjątkowa postać. Choć rodzina zwykła, możemy powiedzieć na samym początku, bo tu czytamy dzisiaj o narodzinach, ale wiemy ze wcześniejszych wersetów, że Elżbieta nie mogła mieć dzieci, że byli już w podeszłym wieku, ale nie stracili wiary, nie mieli pretensji do Boga. Więc rodzina zwykła, borykająca się ze swoim problemem, ogromnym problemem bezdzietności, ale ufają do samego końca. Ufają. Nie ufają ludziom, tym, co ludzie mówią, ale ufali Bogu. Można to też zobaczyć bardzo ładnie tutaj w tym fragmencie, że kiedy jest ten spór o to imię, jak ma mieć na imię, Elżbieta mówi, że ma na imię mieć Jan, Johanan, tutaj po żydowsku. I wtedy do niej mówią, jakby przekonują ją. Przepraszam za takie prozaiczne, ale może to tak wyglądało w tej rodzinie. No co ty, zgłupiałaś, Elżbieta? Przecież to w ogóle się nie mieści w naszej rodzinie. To nie jest w tej tradycji naszej żydowskiej. Tam dajemy imiona po naszych krewnych. A u ciebie, u nas, nikt w rodzinie nie ma takiego imienia. Nie wygłupiaj się. I z nią nie dyskutowano więcej. Poszli do Jana. Przepraszam, do ojca, do Zachariasza. I mówią: ojcu, jak ma mieć na imię to dziecko? A on mówi to samo. Ma mieć na imię Johanan. I wtedy dopiero się wycofują. Gdyby Elżbieta ustąpiła, czy gdyby Zachariasz słuchał ludzi, czy jakichś swoich nawet tam, no co ludzie o mnie powiedzą, przecież nikt u nas w rodzinie nie miał takiego imienia, jakie my chcemy teraz dziecku nadać, co o nas będą mówili. Oni nie interesowali się tym, co będą o nas mówili. Oni się interesowali tym, co Bóg od nas chce. I popatrzcie, pierwszymi słowami też, jakie Zachariasz wypowiedział, gdy rozwiązał mu się język, mowa, nie mógł mówić, dlatego że nie uwierzył na początku
aniołowi, że będzie miał dziecko jeszcze w tym wieku. To była jakby taka konsekwencja tego, że nie mówił, ale właśnie w tym momencie, gdy napisze, że tak ma mieć na imię, jak chce Bóg, Johanan, rozwiązuje mu się mowa i co mówi? Co mówi pierwsze, jakie mówi pierwsze słowa? A jego pierwszymi słowami była bracha dla Boga. Bracha to jest to żydowskie błogosławieństwo. Było błogosławieństwo Boga za to, że daje nam syna, za to, że możemy doświadczać obecności Bożej. Moi kochani, dlatego ważne to jest, żebyśmy po pierwsze dzisiaj nie zwracali zbytnio uwagi na ludzi, o tym, co oni mówią, a nawet w rodzinie, nawet najbliżsi. To nie znaczy, że mamy ich w ogóle nie słuchać, pomijać, ignorować, lekceważyć, ale nie możemy często jakoś tam sprzedawać naszych wartości czy ustępować w pewnych wartościach, tylko dlatego, żeby był ten tak zwany święty spokój. To po pierwsze. A po drugie, no kiedy widzimy jakieś dzieła Boże, one nie muszą być oczywiście tak ogromne jak tutaj to cudowne narodzenie świętego Jana Chrzciciela, ale każde narodzenie dziecka w rodzinie już jest powodem do tego, żeby błogosławić Pana Boga. Każdy dzień, który przeżyjemy, jest powodem do tego, żeby czynić tą brachę dla Boga. Każdy posiłek, który mamy, jedzenie, obiad, kolację, jest już powodem do tego, żeby czynić brachę, błogosławić Boga. Błogosławcie Boga, błogosławmy Boga. Najczęściej, jak tylko to możliwe. Błogosławmy Boga, bo Bóg się później odwdzięcza. Tym jednym kończącym zdanie widzimy to tutaj, że dziecko rosło, stawało się mocne duchem. Mocne duchem, to znaczy, że Bóg umacniał to i Bóg umacnia te wszystkie rodziny, które są wierne do końca, nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale są wierne do końca. Dzisiaj trochę dłużej, o minutę może czy dwie dłużej, ale no postać tak wspaniała, tak piękna, a z kolei rodzina tak zwykła, a tak niezwykłe ich działanie, że może wymagało to, aby trochę się bardziej pochylić, aczkolwiek oczywiście nie pochyliliśmy się jakoś bardziej, bardzo dogłębnie. Życzę Wam dobrego, pięknego dnia. Czyńcie brachę dla Boga i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.